Co, jakieś szorcy chyba pooglądamy, bo to już się mogę, co nie mogę. Szorciki może wejdą gładziej. Przegląd YouTube Shorts, żeby doładować mózg. Bo za dużo mądrych rzeczy ostatnio oglądamy. Typu GOATS, rozumiesz? Dobra. Trzeba się doładować. Organizmy zaczęły otrzymywać ilość bodźców. Zobacz, na start jakieś mądre rzeczy. Przekraczającą ich możliwości adaptacyjne. A czemu to jest tak cicho i zaraz będziesz pisał, że tu oglądam cicho, a ja oglądam głośno. Tylko ty masz cicho, no nie ja. Przykładowo, badanie. Ty, to jest cicho jakoś. Przeprowadzone przez Dobrze Microsoft jest? Canada wykazało, że od 2000 roku, a więc momentu, gdy doszło do rozpowszechnienia telefonów komórkowych, średni czas skupienia uwagi osoby dorosłej spadł z 12 do 8 Nie sekund. cisza. Kolejno. Co? Proszę pani. Nasze organizmy zaczęły. Dobra, skup się, bo on gada, że łatwo się stracić uwagę i ja straciłem uwagę podczas oglądania tego. Więc jesteś na rzeczy. Skup się. Otrzymywać ilość bodźców przekraczającą ich możliwości adaptacyjne. Przykładowo, badanie przeprowadzone przez Microsoft Canada wykazało, że od 2000 roku, a więc momentu, gdy doszło do rozpowszechnienia telefonów komórkowych, średni czas skupienia uwagi osoby dorosłej spadł z 12 do 8 sekund. Kolejno Ten Gloria parko Mark, nie jest. profesor na Uniwersytecie Kalifornijskim, stwierdza na podstawie swoich badań, że w 2004 roku średni czas skoncentrowania się na ekranie wynosił 2,5 minuty. Kilka lat później spadł do około 75 sekund, aktualnie zaś wynosi średnio 47 sekund. Nasze organizmy na różne sposoby sygnalizują to, że nie radzą sobie z ilością konsumowanych przez nas informacji. Dobrym przykładem jest tak zwany syndrom wibracji fantomowych, polegający na przeżywaniu halucynacji, że nasz telefon wibruje lub dzwoni, pomimo tego, że w rzeczywistości nic takiego się nie dzieje. Nasze organizmy. W dupę, nie wiem o co chodzi, bo straciłem uwagę. Nie no. Nie wiem, pieprzonie jakieś. Proszę pani, mogę na sekundę do toalety? Czy to jest za głośno? Czy mi już pieprzy się w głowie? Ty. Może ci się coś stać po drodze? A! Sufit pęka! Sufit pęka! Apokalipsa, zombie już w Łodzi? Widziałem potwora z Loch Ness w sali z Angola, uciekaj! Co Jesteś porywaczami, dupo? Zostajesz porwany. Świat się kończy, asteroida uderzyła w Białystok. Macetka miała rację, mogłem nie wychodzić do toalety. Proszę pani, mogę... Okej. Okay. Alright, cool. He's down for the count. O, mamon nagrał coś. Elden Ringa. Time to get this treasure. Oh, look, here's another guy trying to get it. Yeah, I bet he's happy too. Alright. Give it to me! Give it to me! Czy tylko ty masz pomysł z odtwarzaniem wodów na Twitchu? Nie wiem. Oh god. I'm out of here. Skip. W tym miejscu może... Dobra, to są shortsy, ale shortsy zaczęły trwać za długo. Trzeba skipować shortsy. Moja uwaga stanie... Skupić się na 5 sekund shortsa, nie więcej. Możemy znaleźć jedną z najbardziej unikalnych broni. Jest ona dostępna za... Fajnie. Najgorsze gry wszechczasów. Tata, ja chcę na prezent jakiegoś nowego Need for Speeda. Synek. Nie wiem, ja mam... Czy ja mam to zagłośnić, czy ty też? Wydaje mi się, że jest to giga głośno, ale w dupę ja nie wiem o co chodzi. Mam dla ciebie coś dużo lepszego. Popopopoldek Driver. Ta gra to upośledzony przyrodni brat małych racera, więc na całe szczęście wszystko jest skopane tak jak trzeba. Z nowości to zamiast małym klocem w tej grze sterujemy giga kupą. Oprócz tego dodano kamerę z kokpitu, więc od teraz pożygać się można dwa razy. Za samochodem Ale ma i dres. W środku. Grając w Polka mam wrażenie, że przeciwnikom odjęto i tak już ujemne punkty inteligencji. Grałeś się Queen? To co to jest? Nie jest wygranie wyścigu, a jak największe zdenerwowanie grającego. A wyścig po auto stradzie jest tak emocjonujący, że w jego trakcie mój mózg chce popełnić seppuku. I ja wiem, że mały budżet i w ogóle produkcja gry pod zaborami. Ale co wolelibyście dostać na prezent? Gacie potacie czy poltka? Dajcie znać w komentarzu. Najgo... Nie znam tej gry. Ten 21-latek jest gigantyczny i przeszedł jedną z najważniejszych transformacji, jakie w życiu widziałem. Tak prezentuje się on obok Larego Wilsa, który... Nie, no to jest niemożliwe, że ten typ ma 21 lat. On jest naturalny? Naj...
Serio? Co on jest, że tak wygląda w takim razie? 21-latek jest gigantyczny i przeszedł jedną z najbardziej imponujących transformacji, jakie w życiu widziałem. Tak prezentuje się on obok Larego Wilsa, który jak wszyscy wiemy jest wielki i przez całą swoją karierę nie oszczędzał na środkach dopingujących. Svein Falzon, bo tak nazywa się ten facet, w grudniu skończył 21 lat i aktualnie waży 105 kg przy 176 cm wzrostu. Boże! Są to wymiary szalone jak na jego wiek, a gdy weźmiemy pod uwagę... Ty, on dożyje 25 lat, tak szczerze, czy nie? To, że jeszcze 4 lata temu wyglądał on tak, to szczęka kompletnie opada. Svein zbudował kilkadziesiąt kilogramów mięśni w iście ekspresowym tempie i niezależnie od tego, jakie ma geny i co bierze, szybkość, z jaką rozwija swoją sylwetkę, jest bardzo imponująca. Jeśli ktoś jest fanem kulturystycznych freaków i potworów masowych, to polecam zaobserwować tego zawodnika, bo ma on... Nie wiem, co się tu dzieje. Goty posiadają nie tylko niezwykle sprawny zmysł równowagi, dający ogromną świadomość przestrzenną, ale posiadają także mózgi, dające błyskawiczny czas reakcji. Szybkością reakcji... Tamten typ nie dożyje premiery GTA 6? O... Reakcji, co widzimy na tych nagraniach, kot jest w stanie prześcignąć atakującego jak napięta sprężyna węża i tym samym uniknąć jego ukąszenia. Oczywiście software to nie wszystko. Koty posiadają także wyjątkowy hardware. Niezwykle elastyczny kręgosłup oraz silnie umięśnione tylne łapy, które pozwalają na mocne wybicie się i pokonanie grawitacji. Na nagraniach slow motion można odnieść wrażenie, że siła przyciągania kotów nie dotyczy, że zwierzęta te wręcz latają, a na dodatek zawsze lądują na cztery łapy. To bez wątpienia niezwykłe. Dobra, jedne te koty, ty przecież psy są lepsze, skip. Naucz się grać! Niech celu! Zobacz! Taki prezent dostaliśmy od przyjaciela ziemniaka na Adventek. Sprawdzimy sobie w naszym domowym stopniu, jak w takim piecyku piecze to się jest domową pizzę. Czy to jest trudne, czy to jest proste? Jak będzie smakowała, jak będzie upieczona? Zapraszam! Ewidentnie za głośno to jest, ja mam to w dupie. Zrobimy sobie naszą ulubioną pizzę, czyli diavola. Klasycznie jak zawsze sos pomidorowy, mozzarella i salami pikantne. Jest już późno, dlatego robimy pizzerkę w nieco mniejszym rozmiarze. Mimo że zima, to wujo musi troszeczkę zacząć dmaczyć. Czy ty, dziadu, jesteś akustyczny? A co ja ci zrobiłem? No głośne to jest. Nie wiem. Okay, słaby mam algorytm, ale o co ci chodzi? Dopiero zaczęliśmy przeglądać. No muszę skipować rzeczy słabe i zostawiać dobre i algorytm będzie git, rozumiesz? Pizza z domowego pieca opalanego gazem. Troszkę kombinowania, nie jest troszkę cicho. Obracania. Zobacz, co finalnie mamy. Mini pizzerka, trupiące na powietrzone brzegi, zapieczone, roztopione składniki. Dzięki ziemniakowi taką pizzerkę jesteśmy w stanie samodzielnie... Czy ja to mogę w piekarniku zrobić? Teraz upiec w domu. Wygląda jak po co mi ten item? Ulubiona muzyka wuja, czyli chrupanie ciasta. Ty, ale po co to jest? Przyjacielu, po co jest to? Na patelni jest lepsza? Załóżmy, że kolejną pandemią będzie wirus zombie. W których miastach w Polsce najłatwiej będzie przetrwać apokalipsę? A gdzie hordy żywych trupów zabiją co nas to z łatwością? Zasubskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej. Firma Rentola przeanalizowała, gdzie najłatwiej przeżyć potencjalną inwazję zombie, a gdzie będzie to wyjątkowo trudne. Pod uwagę wzięto dane dotyczące np. gęstości zaludnienia, zaopatrzenie, ilość domów, samochodów czy dostęp do... Nie porównuj 50-letniego pieca kaflowego do pieca do pizzy? ...sklepów z bronią. Ale w moim się przetrwanie spotkania z zombie palono lepsze rzeczy niż pizza. ...w Gdańsku i Warszawie. Najgorsze więc jest lepszy. Do przeżycia apokalipsy to Wrocław, Kraków oraz... Łódź, kurwa. Klasyczek, no wiadomo było. Na szczęście to tylko hipotetyczna sytuacja, ale... Załóżmy, że kolejną pandemią będzie wirus zombie. Jak zacząć grę na trybie Earth SMP, gdzie edycja wystartowała kilka dni temu? Po wejściu na serwer od razu odbierz darmowy kluczyk z codziennym... Wyłącz komputer i dotknij trawy, rel? Prosty trik, jak wypiec taki spód do pizzy w domowym piekarniku. Bez kamienia do pizzy. Jak zacząć grę na trybie Earth... Spójrz na to. Prosty trik. Spójrz na jego oczy. Jak wypiec taki spód... On brał jakieś środki, które są nielegalne. Widzisz to, co ja? Widzisz to, nie? Widzisz to? Ja oglądam ćpunów, rastamanów pieprzonych. Idziemy dalej. Kiedy Tom Platz po raz pierwszy przybył do słonecznej Kalifornii, co miał naśladować Arnolda Schwarzeneggera we wszystkim. Arnold miał blond dziewczyną, więc ja też znalazłem blond dziewczynę. Arnold pił kawę, co? Więc zacząłem pić kawę, wspomina Plac. Arnold jeśli brał w dupę, więc też zacząłem brać. To ja też jadłem, trenowałem. Dzięki Guccio za 23 lata, witam. Mam z nim 6 razy w tygodniu, 2 razy dziennie. Ta intensywna rutyna, choć wydawała się drogą do sukcesu, nie bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa zbogacić. Ale co farmaka? 15 zł. AH69.
Dziękuję, Shadow. AH69. Witam. Wrotne do zamierzonych skutki. Zamiast osiągnąć wymarzoną sylwetkę, Klatt zauważył, że jego ciało reaguje zupełnie inaczej. Jak Arnold żył 100 lat temu? Trenując dwa razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Pomyślał sobie, co teraz robić. Po krótkiej przerwie zdał sobie sprawę, że nie może trenować tak intensywnie jak Arnold. Nie mogę trenować 6 dni. Ty, ja mam jakoś... O co chodzi z tymi shortsami u mnie, że ja mam o samych naturalach shortsy? Czemu tak jest? Jak wykorzystać funkcję premiery filmów na YouTube? Srak. Metody egzekucji w różnych imperiach. W starożytnym Rzymie podczas zabaw na arenie dzikie zwierzęta były karmione więźniami. Makabryczny spektakl dla publiczności. Wikingowie... A ja oglądałbyś takie coś w dzisiejszych czasach? ...wymyślili jeszcze bardziej bolesną śmierć, znaną jako krwawy orzeł. Wycinali plecy ofiary w kształcie skrzydeł orła. Mongołowie byli przesądni, jeśli chodzi o przelewanie królewskiej krwi. Dlatego polewali głowę ofiary roztopionym srebrem lub tupali końmi. Osmanowie wykonywali swoje wyroki śmierci... Ej, to AI gada, nie? Zgodnie z prawem szariatu, zgodnie z którym przestępcy byli ukamienowani. Brytyjczycy polegali na starej dobrej pętli kata, a The Tower of London służył jako miejsce egzekucji. Tymczasem w rewolucyjnej Francji... Co? Tam to było chyba więzienie. Nie, coś czuję się tak. ...stała się symbolem terroru, a jej ostrze szybko spadało na głowę ofiary. Metody Kurde, co tu się dzieje? Będzie w głupie. No. Ale zepsuję ci łeb. No. Wymień 3 rzeczy, które są różowe. Parasol, buty i to. Od tego od 5 sekund. No dobra, no. Parasol może być różowy. Aha, i to. I to, to, to i to. No nie, no zajebiste, kurwa, zajebiste. Dlaczego emotki mi działają? No jak ci działają, to git. Sędzia. To, to i to jest zielone. I to jeszcze. Nie, no dobra, nie zaliczamy. Nie, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Okay. Aha, i teraz zaliczyłem mu. No to będzie w głupie. Co to jest to? Witam, Foka za 66 lat, dziękuję bardzo. No ale nie podpisuję. Wpisającego na 3. Dzięki. Ale co ty? Zobacz, tak ci zrobię zara. Oczywiście w GTA. Ty, on serio myśli, że bili mu nóż? Porypane to jest. Ja skłamałem na początku związku. Pieprze. Masz problem z obieraniem jajek? Nie. The reason Blee builds another ringer. Nie każdy zdaje sobie. Zobacz, znowu mam jakiś koksów. O co chodzi? Czemu mi się nakoksowane chłopy wyświetlają? Czy ja jestem? O Boże. Już rozumiem. Oto maszyna do miażdżenia arbuzów. Swoisty dziadek do arbuzów i dyń, potocznie zwany hipopotamem. I jak widzicie, wielka paszcza tej bestii doskonale nadaje się do tej czynności. Powinienem wejść na przejścia. Soczystą kulę, a podniebienie wraz z trzonowcami... Ej, ten kalał zwierzętek jest fajny. ...ją miażdży. Sok tryska, miąższ się wylewa. Cóż za marnotrawstwo. Jak? No zwiąd sobie, co ty gadasz? Hipopotamów wyposażone w wielkie kły nie służą w naturze do przytrzymywania i miażdżenia arbuzów czy dyń. Owoce te nie są naturalnym pożywieniem tych ssaków. Hipopotamy głównie żywią się... Ej, było wcześniej o egzekucjach, nie? Ciekawe, czy w jakimś kraju egzekucją było wkładanie głowy kogoś w paszczę hipopotama, nie? ...trawą, a kły, co ciekawe, podczas jedzenia zupełnie to zobacz, nie są niepotrzebne. Nie patrz nic teraz, oglądamy szorcy. Służą do walki i obrony, nie do jedzenia. Nie zmienia to jednak faktu, ty zatkało go, co jest? ...hipopotamów. Jest soczysty, kaloryczny, a widowiskowo pękając w przepastnych szczękach cieszy zarówno hipopotama, jak... To nie tylko u hipopotamy, ja u wujasa zasadziłem arbuzy pod płotem, to mi koń... Wyciągnął wszystkie, co? Obserwujących ten spektakl widzów. Koni jadł arbuzy normalnie? Oto maszyna do miażdżenia. Fajne. Wierzycie w przesądy? Bo twórcy GTA 5 zdecydowanie tak. Na pewnym etapie misji napad na biuro udajemy się Michaelem do windy w biurze FIB. Jeśli zerkniemy... Ej, miałeś tą misję? ...numerami pięter windzie, to zauważymy, że brakuje tam 13 piętra. Co ciekawe, nie jest to błąd ze strony twórców, a celowy zabieg. Amerykanie uznają bowiem liczbę 13 za tak pechową, że aż pomijana jest przy nazewnictwie pięter. Obserwuj po więcej. XD 500 Luna, napisz mój nick na swojej łapce pla. O nie, blokuje mi myszkę. Blokuje mi myszkę. O, dziękuję Lunka. Luna Kuba, Luna streamuje od ilu? Luna ma 4 lata już. Okej. Potem ją rzekomo skonstowałem. Elo pa. Aż trafiła na mnie w mediach i stwierdziła, że to ja. Co tu się w dupę dzieje? Czemu to jest jakiś part 2? Że nigdy nie miałem randkowej apki.
Co? I po drugie, nigdy do trzech nie zabrałem żadnej laski. Nie przedstawiłem się nigdy jako Kuba. Co to? Dobra, idziemy dalej. Od Nusreta, sprawdziłem to w jego restauracji w Dubaju. O, znam tego typa, znasz go? On tak soli. Widzisz? Tak. On tak soli, tak. Tak, robi pszt i leci sól. Kumasz? Na miejscu nie było samego Nusreta, a słynny stek został pokrojony i posolony przez... A pieprzy jak? Pieprzy? No, na wznak. No nie wiem jak. Inaczej. Wszystko wyglądało bardzo efektownie, trochę komicznie i dokładnie tak jak na słynnym filmiku Nusreta. O, widzisz? Stek miał gramaturę 1100 gramów, został wysmażony zgodnie z życzeniem na medium rare. Do steka domówiłem jeszcze... Czekaj, kilo steka on dostał, powiedział? Nie da się tyle zjeść na raz. Truflowe frytki, które trzymały poziom, a posiłek zwieńczyłem deserem, czyli baklawą, która została podana tak samo efektownie jak stek i w sumie jeszcze bardziej komiczna. Czemu do baklawy dołożyli jakiś twarożek? To jest niedobre chyba, czy dobra? U Nusreta zjedliśmy więc całkiem smacznie, ale czy było warto? Moim zdaniem niestety nie. Jakość tych steków jest naprawdę wysoka. Słuchaj, ten stek kosztował 1200 zł. Kurde, w dupę, za obiad 1200 zeta zapłacić? Widzę, zapłaciłbyś tyle? Toka, ale przynajmniej połowa ich ceny to wizerunek właściciela. Jakie dokładnie są te ceny? Frytki truflowe 85 dirhamów, baklawa 75 dirhamów, no i król programu, czyli Ottoman Steak 1200 dirhamów. Ottoman Steak, jaka nazwa! Dzięki, Wilks, bardzo, 8 lat. Jak zdrówko, agit. Jak smakuje steak od Nus... Tyle w miesiącu płacisz? Łącz się za mięso? Will they bite? Yes, but playfully. Yes, the beak hurts. No, just happy to see me. Yes, is looking for an apple. Co to w dupa jest? Aha, I'm not dumb enough to try. Ty, ale on się w ogóle nie boi tak podejść na mele do tych mobów, do tych zwierząt. Ja mam przeprany mózg grami. Ty, on się nie boi tego? Do mobów? No do tych NPC-tów, no. Co ty mówisz, senpai? Only 100 kilo, tak? On wycisnął to 100 kilo jak ja 90 na filmiku, tak do połowy. Nie, dobra, teraz lepiej, niech będzie. Aha. Ty, a kolega mu asekuruje, a on i tak se to na jaja zrzuca? No ten to chyba odleciał, koleżka. Wiesz, dlaczego w samolotach nie ma spadochronu? Dawaj, Artur. Jeśli na to popatrzymy, to tak naprawdę pod każdym z foteli mógłby znajdować się Ty! A nie, działa. Spadochron. No bo przecież no lepiej mieć spadochron niż go nie... Dzięki do was, Dziwiaszat, witam. Elo, dziadu, witam. Byłaby to niezła alternatywa podczas wypadku samolotu. Dowiedziałem się jednak, że przez ich brak tak na... Zoro? Jaki Zoro? A, rzeczywiście, ty znasz to? Zoro jest, no. Zoro, ale przez jedno R. Jakiś dziwny, jakiś... Nie Zorro, tylko Zoro. Ty, normalnie się mówi Zorro, nie? A to jest Zoro. O co chodzi? Ziomro. Ej, które lepsze? Ej, chyba stare lepsze. No i co on pokazał? Że ma fartę, że mu łapy nie ucięło? Walczy trzema mieczami ten typ? Jak? Wiesz, dlaczego w samolotach nie ma spadochronu? Gdzie trzyma trzeci w dupie? Jeśli popatrzymy, to tak naprawdę pod każdym z foteli mógłby znajdować się spadochron. No bo przecież no lepiej mieć spadochron niż go nie. Mordzie trzyma? Byłaby to niezła alternatywa podczas wypadku samolotu. Dowiedziałem się jednak, że przez ich brak tak naprawdę jesteśmy bezpieczniejsi. Co? Samoloty, z których skaczą zazwyczaj ludzie, są dużo, dużo mniejsze, więc dla skoczków jest to bardzo bezpieczne. Skacząc ze zwykłego samolotu, bylibyśmy bardzo Kiedy narażeni na uderzenie. I to dosłownie z każdej strony. A dodatkowo w zwykłych samolotach praktycznie wszystkie wypadki zdarzają się podczas startu samolotu albo podczas lądowania. Wiesz, dlaczego w samolotach nie ma Okej.
jestem razem z Diablesem na storce? To jest pik mojego życia, rozumiecie? Teraz będzie tylko gorzej. Verso sobie pewnie myśli, no mój ulubiony dzień to jak mała majeczka się pojawiła na świecie. Ja Cezary pozorą, wróci mnie na Instagram, are you insane? Boże drogi, jestem razem z Diablesem. Nie patrzę teraz nic, bo to oglądamy. Co? Ten niczego nie... To mamo ocenia bronię pewnie, bo on lubił ten miecz. Nie oglądamy. Ten niczego nieświadomy pies próbuje zaatakować węgorza elektrycznego. Spotkanie to kończy się dla niego nieprzyjemnym doznaniem napięcia kilkuset Jezus voltów. Jezus Maria. Na tym nagraniu widzimy, jak strętwa została zaatakowana przez kajmana. Ciało napastnika znów przeszywa bardzo wysokie spokojnie napięcie. Visible. To wynik niezwykłej zdolności. Możemy obejrzeć. One Piece, są owoce z mocami, na przykład owoc gumy, daje moc rozciągania ciała. Ty byś zjadł owoc poślizgowy. Ryby, potocznie zwanej węgorzem elektrycznym. Potrafi ona wytworzyć napięcie dochodzące do 860 voltów. O kurde, co jest? Stręfa stosuje tę niebagatelną broń nie tylko w celach obronnych, ale także w celach łowieckich. Poraża wysokim napięciem niewielkie ryby. Ej, da się używać ich jako baterii jakichś? Wyobraź sobie takie powerbanki, ludzie z akwarium na plecach by chodzili i se ładowali telefony, tak. Zwykłe zdolności bywa trzymana w akwariach. Po przyłączeniu do wody głośników można nie tylko obserwować, ale także słuchać tego, co wyprawia ta niezwykła ryba. Ciekawe to jest. Porypane, że takie coś istnieje, Irel. What in the world? This is an extremely rare thing. This is a marmot, and he's perfectly relaxed and comfortable around a human. So relaxed that he will let a person pet his cute head and give him a bath. Marmots are wild animals and very difficult to tame like this. He just stands there and gets his tummy washed. Nie wiem, Dinuk, ja nie znam tego. Aha, no 400 streamów to. Kind of has a dad bod. Ty jesteś ty na tym streamie? A, to git. Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. Za cicho to jest, Wiedźmin. To musi głośno mówić. Ej, tylko zwierzęta mi się teraz wyświetlają, już koksy się przestaje wyświetlać. Jak naprawić algorytm? To było na TikToku kilkadziesiąt milionów odsłon. Kobieta zwiedzająca indonezyjski park zwierząt niefortunnie pochyliła się nad wybiegiem orangutanów, zrzucając okulary przeciwsłoneczne wprost na wybieg. Samica z młodym na rękach od razu zainteresowała się zgubą, a co najciekawsze, od razu wiedziała, jak... Ty, ona ma tu dziecko, tu. ...korzystać ze znalezionego artefaktu. Czy zrozumiała jego działanie? Pojęła cel, do jakiego on służy? Tego nie wiemy. Ale ma bęben, ty. O kurde, ale chillera jest. W innym ujęciu widzimy jednak, jak samica przymierza okulary we właściwy sposób, a także na odwrót. Badania dowiodły, że nie... Pa, dziecko chce zabrać i matka zaraz dzieli, tak jak powinno być, nie? Musimy wrócić do naturalnych praw. Masz rację, mam, ja w sensie? Orangutany zdolnościami poznawczymi dorównują ludzkim dziesięciolatkom. Rozumieją ludzką mowę, planują, a nawet mają sumienie. Gdy zza ogrodzenia samica słyszy wreszcie głos, by oddała okulary, zwraca zgubę. W zamian otrzymuje odpowiednią zapłatę. Trade był. To wyraźnie dowodzi, że ludzie to... Ty, ona szczy? ...inteligentne istoty. To nie... Ciekawe. Porypane. Ty, jesteśmy blisko takich tych zwierząt. Myślisz, że kiedyś, nie wiem, normalnie będą miały prawa i tak dalej? I będą jak ludzie? Dzisiaj. Tak się w końcu rozwiną? Boris! Co to w dupę jest Boris? Dzisiaj. Boris! Jak ci minął dzień, tak jak Borisowi robiłem, tak dzisiaj jak on. W sensie nie tak. No już się ważne. Sus. Ile pieniędzy zgarniają gwiazdy za swoje występy pod... Wiem, że to jest cicho, ale masz napisy, czytaj. Ja też ledwo słyszę. Czas sylwestrowych koncertów. Edyta Górnia
jak podpisała umowę jako jedna z pierwszych artystek występujących na Sylwestrze Marzeń. Podczas dwóch wyjść ze swoim synem Alanem zgarnie 100 tysięcy złotych. Chłopak będzie miał jednak osobne wynagrodzenie. TVP chciało u siebie zatrzymać Marylę Rodowicz, która również dostanie 100 tysięcy złotych. Największym wynagrodzeniem w tym roku może pochwalić się Doda, która zaśpiewa podczas Sylwestra Polsatu w Chorzowie. Artystka przygotowuje duże show, podczas którego zobaczyć będzie można fragmenty trasy Aquaria Tour. Na scenie wystąpi z nią 16 tancerzy oraz smolasty. Za swój występ Doda dostanie 150 tysięcy złotych. Ile pieniędzy zgarnia... Dobrze zainwestowane, widzowie. 100 tysięcy dla Marylki i dla Edyty Górniak i tak dalej. We've got this fancy new globe. Nie mogę, muszę skipować zwierzęta. O kurde. Nie, no nie wytrzymam z tymi dźwiękami, trzeba to wyciszyć. I co, zaczął coś brać? No i co z tym typem? No co, no filtr dodał na kamerkę. Dobra, pieprz się. Jezu, co on zrobił? Zoba. Dzięki Szymek za Prime'a. Ty z kuszy strzelił do tego, do jelonka. Hunter tried to kill this baby deer with a practice arrow, but then this animal lover pulled the arrow out, which was only one inch deep. The deer laid on the ground as the man checked for other injuries. He then brought her to the vet, and there was no serious harm done, so he let her out into the wild. She still comes back often to visit her savior. A hunter. Pory pana. Masz zwierzęta w szorcach, bo wyglądasz jak małpiszon. Mamy najlepszych nauczycieli z pasją, takich jak nasza pani z Polski. Ja was będę przypuszczać do matury? 3/4 z was ob... Kłamstwo, nie można tak picia w ławce trzymać. To jest jakaś chyba lepsza szkoła. Czy czuje się pan oszukany przez Mateusza Morawieckiego? Tak. Co mam robić? Myć się czy nie myć się często? Jak? Myć się. Nie. Nie myć się? Ja mówię rano, raz na dzień, wieczorem. I to nie często. Co? Uzdzierę skórkę. Co mam? Co? Happy birthday, Joey! O, znasz to? DJ, spin the beat. To jest prawdziwe ogólnie nagrania są. Happy birthday to you. Happy birthday to you. On gra w Minecrafta i to śpiewa nam. Happy birthday, Joe Biden. Happy birthday to you. Thank you so much, Donald. I almost forgot it's my birthday today. How old are you now again? 140? No, I think that was last year. Joe, it's not your birthday today. Trump is pranking you. Obama, are you not going to wish me a happy birthday? I thought we were friends. Joe, it's not your goddamn birthday. Look at the calendar, for God's sake. Whatever, Obama. Joe, I made a second part of the song for you. Do you want to hear it? Of course I want to hear it. You're the worst president. You're the worst president. Wait, stop, Trump. I think you forgot to consider Obama. He was a much shittier president. He doesn't even want to wish his buddy a happy birthday, goddammit. Joe, how many times do I have to tell you it's not your fucking birthday? Jak najbardziej ludzie na świecie unikają płacenia podatków? I'm ranking every death row final meal request to find out which one's the greatest of all time. Today, we're the selection of the series. To są dania, co se zamówili przed tym krzesełkiem elektrycznym. Peter Curtin. During the early 1900s, Curtin grew to be one of the deadliest serial killers in German history. While he was at large, it stated that he committed a total of 68 crimes, including 9 murders in the attempt of 31 more. And while the motive for this rampage was unclear, Curtin was known for achieving immense sexual gratification. Co ja zamówię? Ja nie mam takiego wyroku. After 16 years of murders and over 13,000 letters from the public to the Dusseldorf police, Peter Curtin turned himself into the authorities, took responsibility for all of his crimes, and was sentenced to death. Co, on z Chabowego się zamówił? To miał polskie korzenie? For his final meal, Curtin requested Wiener Schnitzel, a bottle of white wine and fried potatoes. Zamówiłbyś chrupiącą? Ty, ja chyba też. W końcu bym ją przetestował jak trzeba.
Jakiś kucharz typu Gordon Ramsay by mi to zrobił, ta giga. Upon finishing, he even requested a second helping, which the prison granted. In my opinion, the meal was pretty simple, but it was tasty, comforting, and left me nothing to complain about. So, I'm placing this meal... Ranking. Boże, a co tu chodzi? Im dalej w kolejne serie, tym bardziej Vilgax stawał się coraz większym żartem. Na początku co? Klasyka, mimo tego, że jakoś dwa tygodnie wcześniej. Musimy oglądać takie rzeczy, żeby naprawić algorytm, a przy okazji poszerzymy wiedzę. Eksplozja urwała mu połowę ciała, to i tak robił Bena jak chciał, a przynajmniej przez pierwszą połowę odcinka. Później w Obcej Potędze widzieliśmy, jak samodzielnie pokonał galaktycznych obrońców, więc można było pomyśleć, że jest dużo mocniejszy niż 5 lat temu i teraz na pewno pokona Bena, tymczasem poddaje się po niecałej minucie walki z diamentogłowym. Nie wiem, bossem, może mordercą. Waybigiem czy Atomixem, tylko zwykłym, klasycznym diamentogłowym. Dostaje w papę od Deshramy, który sam przejmuje jego całą planetę, a wielki Vilgax błaga Tennysona o pomoc i ale o co tu chodzi? Ale to jeszcze nic w porównaniu z Omniverse. Vilgax spawnuje się i chce się bić z Benem, ale wtedy zauważa mamę w Redziak, po czym mówi, że z Tennysonem policzy się kiedy indziej i po prostu przed nią ucieka. Jak widzicie, to jest taka tendencja spadkowa, że im dalej w kolejne serie... Nie wiem. Ja oglądałem tego, a ty? Adam Smasher turned out... Fajnie. Czy wiedziałeś, że pajęczyna jest jednym z najtrwalszych materiałów na świecie? Oto kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedziałeś. Ostatnia jest najciekawsza. Koty mają krótką gorączkę trwającą zaledwie 10 minut, podczas gdy ludzie mają gorączkę, która może trwać... Czy on gada? ...wiele godzin. Po kliknięciu udostępnij... Czekaj, jakieś... Gadał o pajęczynie i powiedział o kotach? Czy mi się przesłyszało? Czy wiedziałeś, że pajęczyna jest jednym z Jak to przewinąć? ...trwalszych materiałów na świecie? Da się to przewijać? Oto kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedziałeś. Ostatnia jest najciekawsza. Koty mają krótką gorączkę trwającą zaledwie 10 minut, podczas gdy ludzie mają gorączkę, która może trwać wiele godzin. Po kliknięciu udostępnij, możesz sprawdzić, kto ciebie stalkował. Banan to jagoda. Choć może to brzmieć zaskakująco, botanicznie rzecz biorąc, banan jest klasyfikowany jako jagoda, podobnie jak truskawki czy maliny. To dlatego, że jego nasiona znajdują się wewnątrz miąższu. Boże. O co tu chodzi? Co? Zostaw łapkę w górę. A ja przedstawię ci ostatnią ciekawostkę. Już? Istnieje nietypowy gatunek pingwinów. Pingwin afrykański, który żyje w cieplejszym klimacie. Może przetrwać w środowiskach o temperaturach do... Dobrze, że te rzeczy są na ekranie, już nie wiem, co się 40 dzieje. Stopni Celsjusza. I jak? Znałeś wszystkie te ciekawostki? Czy wiedziałeś, że pajęczyna jest jednym z najtrwalszych... Boże, co to w dupę jest? Most people think that once you can touch your toes, trzymają bombę. Natural, czy nie? Trzeba poprzewijać. Ale znowu zatrzymam, jakieś koksy będą i znowu będą jakieś się wyświetlać i ty będziesz pisał, czemu to oglądamy. Witam, Anon. Wiele osób zaraz się pewnie wyświetli, wiesz? Ale w sumie trudno się temu dziwić, ponieważ sami... Dobra, on jest naturalny czy nie? Patrzcie, jak ten chłop wygląda. Już od dzieciaka wyróżnia... Czemu to oglądamy? No właśnie. Miał się on bardzo dobrą sylwetką, która wraz z... Już zaczęliśmy. ...cały czas się rozwijała. Ewidentnie tak, możemy nie. zaobserwować bardzo dobrą genetykę dotrzymania niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, co możemy zobaczyć praktycznie na każdym zdjęciu. Czasami wydaje czy mi się, liga że będzie? Tylko przyszedł na świat, to on już miał sześciopak na brzuchu. Jeśli chodzi o wyniki siłowe AJ-a, to również są one bardzo imponujące. Szansa na to jest mikroskopijna. Jest to człowiek, który waży w okolicach 100 kg. Naturalnie jak ekipa WK? Pokazuje, że wyniki AJ-a wskazują na... Oni nie są naturalni? Ja zgadzam się z tym absolutnie w 100%. Uważam, że dodając wieloletni trening, konsekwentne trzymanie diety i wybitną genetykę, możemy uznać, że AJ jest... Aha, czyli jest naturalny. Wierzyć mu czy nie? Joe, would you say the N-word if it meant every starving kid in Africa would get to eat? No, bro, of course not. I'm not racist. What the hell? Aha. Are you serious? Wait, I forgot. I would say the N-word and then what? Every starving kid in Africa would get food. Oh, well, this changes everything. And what do you choose? I would not say the N-word. I can't believe you would let all those innocent kids starve to death. Survival of the... Widzę, a ty byś powiedział,
za to czy nie? Finish, bro. I'm not getting canceled just to save a couple million innocent lives. It's not worth it. Joe letting all these people die is gonna get... Ja bym powiedział, nawet jakby chociaż jedna osoba na ziemi miałaby dostać jednego grosza, to bym powiedział wtedy nawet, bo to według mnie jest warte tego. To jest tylko słowa, ktoś grosza dostanie. More canceled than saying that word. Obama, please stop encouraging Joe to say the N-word. That's super racist of you. To mów, no ale nie mam takiej pewności, że dostaniesz tego grosza, no to nie powiem. I'm the freaking racist now. Are you guys out of your minds? Of course you're the racist. Wait, Obama, don't tell me that you would say the N-word just to save a couple million innocent lives. Of course I would say it, and I'm black. What are you talking about? Wow, I did not know that I was friends with a racist. Nie włączam linku. What's wrong with you guys today? Nothing wrong with us. We're just racist. Powiesz, to wysyłam blikiem grosza. Nie, nie zobaczę. Being black is not an excuse for saying the N-word. It's still offensive for turtles. Exactly, it's offensive for turtles. Joe, would you... Co tu w tupy chodzi? Co by nie powiedzieć o panu Wałęsie, to kiedyś błysk... Codzienna ciekawostka do pewnie bije 10 tysięcy subów. Twórcy Cyberpunka 2077 zdecydowanie lubią superbohaterów. W jednym z poprzednich shortsów pokazywałem wam, gdzie możemy odnaleźć Batmobil. A tym razem znalazłem nową grę, w której najprawdopodobniej... Czekaj, czy on planuje wbić 10 tysięcy ciekawostek zrobić? Chyba jest o Iron Manie. Ktoś opisuje tam, że siedzi w jakimś więzieniu, musi zbudować pan... Aha. Mikrofon za... Ogarnij gierkę na streamie, wyścigi do Kijowa, nie ma na Enebie? Nie no, trochę nazwa creepy. Bardenga oszalał i przez ostatnie 10 dni nic nowego. 126 gierek. 3 na Lux, 3 na Masterze, 1 na Aszce i całą resztę na Warwicku. I zapytasz się, jak mu poszło? No poszło mu dosyć ciekawie, bo ma równo... Z kiedy to jest? Ty, to jest przed chwili. To znowu gra w LoL'a? 50% win ratio. Wkurwiłem się, cały dzień kurwa się staram. Cały dzień napierdalam i kurwa nic. I przez te 10 dni nie obyło się bez lekkiej podróży Elo. Można powiedzieć, że jego wykres wygląda jakby się wspinał na Mount Everest. Bo zaczął w platynie czwórce. Jaka defrota kijów? No i od tego czasu niestety. Ty, a Wardenga nie miał tego? Diamentu? Dzięki Kosmosik za 17 lat, witam. I spadł do platyny dwójki. Do końca sezonu zostało półtora dnia, więc trzymajmy kciuki, żeby chodzić. Jeszcze ten sezon trwa? O kurwa. Jak smakuje słynna polędwica Wellington Gordona Ramsaya? Sprawdziłem. O, ja bym to zjadł, Dubai. Zobaczmy. To ciekawe jestem. Restauracji brytyjskiego szefa kuchni. Zjadłbyś to? Obecnie jest zamknięty, znajdował się w luksusowym hotelu Caesar's Palace. Kolację zaczęliśmy tutaj od smacznych, gorących bułeczek, a zaraz po nich dostaliśmy przystawki, tatara oraz ostre skrzydełka. Obie te rzeczy smakowały wyśmienicie. Nadania główne wybraliśmy o konia morskiego z pire cytrynowym, sosem krabowym i warzywami oraz słynną polędwicę Wellington. O ile ryba była po prostu smaczna, o tyle Wellington przewyższył nasze oczekiwania. Mięso było rewelacyjnej jakości, a w cieście francuskim... Jadłem niedobre. Czemu niedobre? ...z dodatkiem... Przez cieście francuskim. W cieście francuskim nawet gówno jest dobre. O czym ty pieprzysz? ...grzybów i pasztetu... Wiem, bo jadłem. ...wyśmienicie. Ceny w przeliczeniu na złotówki były następujące. Tatar kosztował około 113 zł, skrzydełka 82 zł, ryba 196 zł, a Wellington 258 zł. Jak smak... Dobra, niedobre to jest. Mój podryw chyba się nie udał. Przepraszam panie. Lektor. No. Jadł pani kiedyś zupę hał-hał? Mięso hał-hał. Co? A zupę miał-miał? On jest z Japonii, nie, proszę nie zwracać uwagi. A, rozumiem. To przysmak. Mam się pytać, co już poboczne mapki Kingdom Rush? Wstawiłem chyba, a tego co nie ma z Kingdom Rush to nie robiłem na live'u po prostu. Nie, jesteś. Ani w ogóle. Nie wiem, o co tu chodzi. Hello, villager. Właśnie ta gra po raz pierwszy wprowadziła dosyć ciekawą mechanikę, którą możemy zauważyć w zwiastunie GTA 6. A mowa tu o tym, że gracz podczas rabunku może od teraz zakryć swoją twarz, co pozwala nam bezkarnie obrabować sklep i uciec bez żadnego wykrycia. A co najlepsze, jeśli oddalimy ty, się wystarczająco i zdejmiemy maskę, nadal, nie? Artur może wrócić w miejsce przestępstwa, by pogadać z funkcjonariuszami, a nawet robić ich w balona, że kompletnie nie wie, o co chodzi i tylko tędy przechodził. Oczywiście, jeśli będziemy ich specjalnie prowokować... Którego byś zastrzelił? W sensie oczywiście w grze mówię, bo można tak zrobić. Zamknął nas za niewinność, co przyznam jest dosyć realistyczne, biorąc pod uwagę, że w więzieniu praktycznie ładna chata, stop, cicho bądź. Co to jest? Jak tylko krzykniesz młody, to będę musiał cię tknąć. Dobra, zrobimy tak, kamień, papier, nożyce. Jeżeli ty wygrasz młody, to wtedy ja sobie idę. Ale za to jak ja wygram, to zrobię z ciebie miazgę. Co ty na to? No dobra, jasne. Papier, kamień, nożyce.
przegrałem. Dobra, to do trzech. Papier, kamień, nożyce. Możesz zginąć, co z tobą jest? Zrób se ze mną co chcesz, moje życie jest do kitu. Od kiedy w sklepie nie sprzedają mi energetyków. Nie, nie. Po co ja wracając po ślizgu, żeby to obejrzeć? Jeżeli tak, to moje życie totalnie nie ma sensu. Co jeśli ci powiem, że przez ten jeden błąd możesz mieć trudności z odchudzaniem? Nic. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!